Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. No, jak widzicie, jak zapowiadał film o piwnych stylach, książęce Golden Ale. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że bardzo wielu z Was o to prosiło, a ja jednak staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom moich widzów, kiedy się da. Po drugie, ja dużo złego powiedziałem, albo dużo mam złe zdanie o kompanii piwowarskiej i o tym, co oni prezentują. I kiedy usłyszałem, że jednak to piwo jest niezłe, bo takie głosy się pojawiły w internecie, to powiedziałem, kurde, no nie próbując go, nie weryfikując tego, no byłbym troszkę nieuczciwy. Na szczęście kompania piwowarska mi już nie przysyła piw. Natomiast poszedłem po prostu do sklepu, kupiłem. Słówko o stylu. Golden Ale, gatunek British Golden Ale. O stylu jest cały osobny film, także sobie w niego kliknijcie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest styl, który był wynaleziony, czy powstał po to, żeby być alternatywą dla jasnego lagera. Chodziło o to, że browary produkujące piwa Real Ale w Anglii, w Wielkiej Brytanii, w Anglii, one ważyły piwa bursztynowe, głównie bursztynowe. I część konsumentów, próbując lagerów, stwierdziła, te piwa bursztynowe, one są ciężkie, mimo że były lekkie tak naprawdę, bo bardzo wiele bitterów ma poniżej 10 stopni plato, poniżej 4% alkoholu zawartości, także to są bardzo lekkie piwa. Ale oni mówili, nie, one są mulące, one są takie karmelowe, one są, nie są takie rześkie. No i pojawiła się koncepcja ważenia piwa bardzo jasnego, ale górnej fermentacji, tak żeby nadal browar, który to waży, mógł być tym Real Ale, nadal mógł być przez kamrę polecany jako browar ważący Real Ale. Niektóre browary robiły to tylko sezonowo, dlatego inna nazwa tego stylu to jest Summer Ale. Jeszcze inna to jest Blond Ale. I teraz, ten styl na początku był oparty tylko o angielskie chmiele. Dlatego, że on powstał gdzieś w latach 90., wtedy jeszcze o amerykańskich chmielach nikt w ogóle w Europie nie słyszał, nikt się tym nie przejmował. Natomiast dzisiaj już, ponieważ ta piwna rewolucja dotarła też do Anglii, więc tam te browary kraftowe próbują ten styl robić takim mniej nachmielonym IPA, ale całkiem mocno nachmielonym. Według BJCP w najnowszym zestawieniu to jest, że goryczka od średniej do wysokiej, czy do średnio wysokiej. Widełki goryczki są od 20 do 45 IBU. I tu jest pierwszy zgrzyt. Tu jest pierwszy zgrzyt, dlatego że tu mamy goryczkę 18. 18 to jest goryczka na poziomie Hefeweizena, czyli praktycznie jej tam nie ma. I to sprawia, że ja mam bardzo duże wątpliwości co do sensowności tego piwa. Po drugie, tak naprawdę, jeżeli kompania chciała marketingowo to wygrać, to trzeba było uważać IPA. Naprawdę. Trzeba było zrobić IPA. Jakie by ono nie było, ale by było IPA. IPA z kompanii piwowarskiej. Wtedy bym musiał wchodzić pod stół, odszczekiwać, zdecydować. Nie. Oni poszli po... Tak, żeby coś zrobić, ale nie zrobić. Tak, to jestem, ale troszkę taka... z pewną taką nieśmiałością. Więc to jest takie z pewną taką nieśmiałością wchodzą w górną fermentację. Pojawiły się głosy, że tak naprawdę nie wiadomo, czy to w ogóle jest górna fermentacja. Może oni kłamią. Więc jestem przekonany, że nie kłamią, dlatego, że to jest za duże ryzyko. Więc jeżeli tu jest napisane, że jest to smak metodą górnej fermentacji, to ta górna fermentacja na pewno tutaj jest. Jeżeli tu jest napisane klasyczne angielskie ale z bogatym żywiczno-chmielowym aromatem, który zawdzięcza ważeniu z wykorzystaniem aż 5 różnych odmian chmielu, to 5 odmian chmielu musi być. Smak to jest kwestia już wtórna. Zresztą zawsze mogą znaleźć takich sensoryków, którzy będą, ale tutaj czuć te nuty. Ale nie, chodzi o to, chciałem powiedzieć o tym, że tu jest napisane, że górna fermentacja, gdzie to jest. No tu jest napisane, metodą górnej fermentacji, ale jeszcze gdzieś w drugim miejscu też to widziałem. I tego nie widzę teraz. Ale jestem przekonany, że to jest górna fermentacja. Ekstrakt 12,5, alkohol 5,2, barwa jasne. O tych chmielach. 5 chmieli. 5 odmian chmielu. UK Golding, Sovereign, Pilgrim, Target,
I uwaga, uwaga, trzymajcie się po prostu fotela, trzymajcie się czegokolwiek, co tam macie. Mozaik. Mozaik, jeden z topowych chmieli ostatnich lat z Ameryki, więc on jest bardzo charakterystyczny, bardzo, bardzo charakterystyczny. On ma nuty takie białego wina, winogron, trochę wpadające w naftę nawet. Więc ciekaw jestem, czy rzeczywiście tamten mozaik, tego mozaika się da wyczuć. Dalej idźmy. Jeżeli chodzi o etykietę, oczywiście na etykietę piwa Golden Ale, no jedynym sensownym kolorem jest złoty, ale złoty jest już zajęty przez pseudo Weizena, czyli książęce pszeniczny lager. No damy, bo się kojarzy z chmielem. Zakładam, że nie będzie już wykorzystania go jako do IPA. No trudno, no trudno. Mamy tutaj most, prawda, Tower Bridge, tak on się tak nazywa, w Londynie. W reklamach występują budki telefoniczne czerwone, charakterystyczne. Powiem szczerze, ja nie wiem, czy wyście słyszeli tam w tych reklamach i ten, ale budki się już demontuje. To już wszyscy mają komórkę, ale dobra. Idźmy dalej. Klasyczny styl i wyrazisty charakter piwa wymagają serwowania w prostej, otwartej szklance o trapezowym kształcie. No, sądzę, że to bzdura, dlatego, ponieważ mam różne szkła z książęcego, no ale nie akurat prostą, otwartą szklankę o trapezowym kształcie, więc wybrałem taki tutaj pokal, to jest do ciemnego, łagodnego, ale on moim zdaniem powinien podbić, jeżeli tu są jakieś ewentualne nuty chmielowe, to powinien je podbić, powinno to książęce mieć troszkę handicap. Ja naprawdę chciałbym powiedzieć, słuchajcie, wreszcie mamy dobre piwo z kompanii piwowarskiej. Wreszcie jest piwo, które można kupić na każdej stacji benzynowej. Fajnie, cieszę się. Naprawdę bym chciał. Czy tak będzie? Zaraz zobaczymy. A, jeszcze słówko. Na portalu, bo to jest śmieszne, na portalu Beer Lovers, który należy do kompanii piwowarskiej, bo kompania piwowarska go prowadzi, jest opis tego stylu, British Golden Ale. Słuchajcie, to jest śmieszne. British Golden Ale to jasne piwo górnej fermentacji ważone z użyciem aromatycznych odmian angielskiego chmielu. Ale jednak użyli amerykański. Bukiet wyraźnie żywiczny, z nutami słodowymi i akordami suszonych owoców. Słuchajcie, suszone owoce to jest taka cecha, która się objawia w utlenionych starych piwach. Skąd w Summer Ale'u czy Golden Ale'u świeżutkim, ze świeżutkim chmielem, skąd nuty suszonych owoców? No skąd? Chyba stąd, że termin przydatności to 4 grudnia 2016 roku i oni już antycypują, jak to piwo będzie smakowało w listopadzie, czy po prostu w październiku, że będzie smakowało źle. Dalej. W tle wyczuwalne zapachy kwiatowe i miodowe. Znowu, miód może oczywiście pochodzić ze słodu, ale to też jest objaw utlenienia. Bardzo często w piwach jasnych. I teraz jest najlepsze. Finish goryczkowy, długi i wytrawny, z garbnikowym posmakiem i orzeźwiającą cierpką nutą. Słuchajcie, 18 IBU. Długi, goryczkowy finish z garbnikową nutą. Garbnikowa nuta oznacza, że goryczka jest zalegająca, że jest męcząca. To jest generalnie wada. Jeżeli oni tu osiągnęli garbnikową goryczkę, jakkolwiek jest to wada, to po prostu będę bił im pokłony, bo jak można z tak małej ilości chmielu osiągnąć garbnikową goryczkę? To trzeba by naprawdę używać już jakiegoś podłego chmielu, a tutaj nie wydaje się, żeby to był podły chmiel. Więc albo tam ci ludzie, którzy przygotowują te opisy, są jakimiś po prostu, tak są sensorycznie uzdolnieni, że po prostu dla nich każde piwo powyżej troszkę wody to jest taka feria smaków, że oni po prostu wariują. I to może to jest powodem, że oni się tak boją tych bardziej wyrazistych piw. No słuchajcie, długi, goryczkowy finish z garbnikowym tym to jest nice smoke, jak zrobiłby Simon. Barwa, kapsla też taka oliwkowa, ładny kolor, nie ma się czego czepić. Słuchajcie, no jest chmiel.
No nie jest to tak jakby single hop mozaik, tak? To nie jest jakoś ta, tej nafty tutaj nie ma, tego wina, winogrona, białego wina nie ma, ale ewidentnie jest chmiel. Słodkawy, trochę też słodu. Kurde, zajarałem się. Mi zniknął ten chmiel. No, spróbujmy. Barwa złocista, czyli tu się wszystko zgadza. Barwa złocista, dość wysokie nasycenie. Obfita, obfita drobno-pęcherzykowa piana. No, nie ma się czego czepić, naprawdę. Nie ma się czego czepić. No tu już ten aromat jest troszkę cytrusowy, jest, jest troszkę cytrusowy nawet. No, spróbujmy tych 18 IBU. No. Jak na styl, który ma udawać lagera, czy miał udawać lagera, bardzo dobrze im się to udało. I jakbym to dostał w ciemno, powiedziałbym, że to jest lager. Powiedziałbym, że to jest lager z taką szczyptą, szczyptą nowofalowego chmielu. No nie kłamali z tym IBU. Nie kłamali. Naprawdę bardzo nisko, bardzo niskie, bardzo niski poziom goryczki. Dość wodniste, rześkie. To akurat jest dobre, no bo Summer Ale taki powinien być. On powinien być na lato właśnie taki rześki, orzeźwiający. Ja go trochę bardziej ogrzałem niż tu zalecają, bo tu zalecają w ogóle jakieś 8-9 stopni. To jest moim zdaniem mało. Ja go troszkę ogrzałem. Ale to niewiele mu pomogło. Aromat jest bardzo słaby. Oczywiście mówię, jeżeli porównujemy to w kategoriach piw chmielonych amerykańskim chmielem. Podstawowy problem tego piwa jest taki, że ono jest na maksa nijakie. Takie miało być, ja rozumiem. Dlatego wybrali ten styl, a nie IPA. Dlatego podejrzewam, że to piwo wygrało w jakichś tam fokusowych badaniach, tak? Zaproszono iluś tam tych degustatorów z ulicy. Zapytano, czy zna pan piwo kraftowe? Tak, tak. I oni im dali to do spróbowania i ludzie wybrali taki jałowy smak. Dlatego, że większość ludzi po prostu nie zna nic innego. I jeżeli oni w tej kompanii piwowarskiej będą ciągle się pytać ludzi, co wy chcecie, to zawsze będą ważyć coś tak bezsmakowego. Bo ludzie chcą bezsmakowe. Jeżeli nie poznali piwnej rewolucji, no to niestety oni nie mają punktu odniesienia. Oni nie wiedzą, że może być piwo bardziej goryczkowe. Słuchajcie, byłem teraz na sędziowaniu w Cieszynie w czeskiej części, czyli w Teszynie. Byliśmy na piwie koncernowym. Notabene lokal, który należy, czy w którym jest piwo z Submillera czeskiego. To jest Submiller polski. Lali Radegasta i jest to Radegast Extra Hoszki, czyli ekstra gorzkie piwo, 12 bodajże. Słuchajcie, nie ma w Polsce koncerniaka, który byłby tak smaczny i tak nachmielony. Nie ma. Oczywiście możemy się tam spierać, czy żywiec APA nie jest lepszy, tylko że żywiec APA to nie jest tak do końca koncerniak, bo jest ważony w Cieszynie, nie jest szeroko dostępny. To jest piwo, które oni wprowadzili jako specjalne. Radegast Extra Hoszki, czy Extra Hoszka 12, wprowadzili je jako sezonowe i ono się tak przyjęło, że oni je zostawili. Naprawdę, zamiast brać się za takie dziwolągi, które oczywiście może marketingowo można sprzedać, to ja oczekiwałbym, żeby taka kompania, ale też jakieś regionalne, zrobiły uczciwego lagera, nachmielonego solidnie i zrobili go nawet w stylu takim piwo, jak przed 30 laty było, czy 40. Słuchajcie, jest na to klient. Jest na to klient. Ten prażubr śmieszny, to właśnie powinno być takie piwo. Weźcie recepturę piw z Doilidów, tak? Z browaru Doilidy sprzed 30 lat i uważcie uczciwie takie samo piwo. Gwarantuję Wam, że będzie big success. Nazwijcie go prażubr, prapiwo, czy nie wiadomo co. Będzie big success. Natomiast tutaj
Dopóki kompania piwowarska się będzie pytała ludzi, jakie chcą piwo, to będą produkować piwo wodniste, bo ludzie takie chcą. Ale tylko im się tak wydaje, że tak chcą, tak? To tak jak Jobs mówił, jak ja bym się pytał, nie, to Ford powiedział, jak ja bym się pytał ludzi, czego oczekują, to musiałbym im wymyśleć szybszego konia. Nie da się, trzeba zaryzykować. A kompania piwowarska się boi ryzyka. Boi się ryzyka jak nie wiem czego, jak diabeł święconej wody. Ja powiedziałem przy Prażubrze, że niedługo to wszystko się skończy, przyjdzie Anheuser-Busch i ich wszystkich wypieprzy na ryj. Otóż nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Nie przyjdzie dlatego, że Anheuser-Busch chce kupić Saab Millera, ale stwierdził, że naprawdę na Europie Wschodniej mu nie zależy, bo rynek jest już dojrzały, tam nie ma wzrostu, im zależy na Chinach, takie tam historie. I mówią, słuchajcie, my to sprzedamy, tylko pozwólcie nam kupić tego Saab Millera w Europie. No i rzeczywiście powiedzieli, że cały biznes wschodnioeuropejski jest na sprzedaż. Kto to kupi? Nie mam pojęcia. Nie sądzę, żeby to kupił Heineken albo Carlsberg, chyba że razem do kupy i podzielą na pół. Już taki przypadek był ze Scottish Newcastle. Kupili to i podzielili się. Na przykład w Rosji tam coś wziął Carlsberg, a w innym kraju Heineken. Taka śmieszna była sytuacja, że na przykład w Anglii właśnie się chyba podzielili. O, Grimbergen jest dobrym przykładem. Grimbergen należy do Scottish Newcastle i jeden browar kupił Carlsberg, Kronenburga, i tam jest ważony Grimbergen, ale markę na rynek belgijski została w Heinekenie. Więc bardzo możliwe, że taki los spotka kompanię, że podzielą na kompanię. Saab Millera wschodnioeuropejskiego, czyli Czechy, Polska, Rumunia. Tam ten koncern ma bardzo dużą pozycję, ale tak czy owak nie wróży to moim zdaniem nic dobrego. Najbardziej prawdopodobne jest, że kupi to jakiś po prostu fundusz inwestycyjny, a fundusze inwestycyjne mają to do siebie, że chcą kasę z powrotem, tak, zainwestowaną i to szybko. W ciągu paru lat chcą to sprzedać z dużym zyskiem, więc jak mogą podnieść zyskowność takiej firmy? No, zamykając browary. Myślę zamykając browary. No chyba, że ktoś tam będzie jakimś wizjonerem i zacznie właśnie mówić, że idziemy w rewolucję. Nie wiem, może pójdą. Na razie to jest tak zachowawcze, tak bojaźliwe, tak lagerowe. Oni, podejrzewam, naprawdę podnieśli duży wysiłek, żeby uważać to uczciwie górnej fermentacji. Ale to nic nie zmienia. Bo kupili tego Mozaika i to nic nie zmienia. To jest po prostu piwo, które smakuje jak lager ze szczyptą chmielu. I tym nie zrobicie furory. Nie zrobicie furory i niestety nie doczekacie się uznania z moich ust, bo to piwo jest białkie, jałowe, nijakie. No po prostu patrząc na to wszystko, co się dzieje na rynku polskim, to jak to mawiają, szkoda szczępić ryja. Szkoda szczępić ryja, szkoda po prostu marnować czas na to piwo, naprawdę. Nie mogę niestety, chciałbym, bardzo bym chciał, ale nie mogę powiedzieć, że jak będziecie na stacji benzynowej, to zawsze możecie wziąć książęce Golden Ale, bo jest przynajmniej spoko. No nie jest. Ma ten sam grzech, który popełnia całe koncernowe piwowarstwo. Jest w smaku zbliżone do wody. Bo po prostu wam tak wychodzi z waszych głupich badań, że klient tego oczekuje. No to idźcie tak dalej, róbcie tak dalej. Wasze zdrowie. Nie jest bardzo złe, tak? To nie jest coś, co odrzuca, odpycha, chce się wypluć, ale jest jałowe. Jest jałowe, bezsmakowe. Goryczka jest naprawdę, no to jest żenujące. To jest żenujące, żeby wypuszczać piwo, które... Przecież czy oni mają jakiekolwiek piwo w ofercie, która ma powyżej 20 IBU? Zastanówcie się, co wy robicie. Dokąd wy dążycie? Chmiel, no postawcie na ten chmiel, dajcie tej goryczki tam przynajmniej te 30 IBU. Jakoś w waszym oddziale siostrzanym, bratnim w Czechach się to udało. Radegas Ekstra Hoszki na pewno ma powyżej 25 IBU. Mi tak smakowało w każdym razie. I to piwo ma jakiś kurde smak, no, a to nie ma. To jest takie... No. Wasze zdrowie.